Tu jest tajemnica. Tu jest tajemnica, Przemo. O, stary. To jest płyta CD? Lepiej. No. To jest kolekcjonerska rzecz. W dzisiejszym odcinku świadomie dałem się oszukać na prawdopodobnie każdego z tych mystery boxów, a za wszystkie zapłaciłem prawie 1000 zł. Dlaczego? Po to, żebyście wy nie musieli. Pozwólcie, że wyjaśnię to trochę lepiej. Internet pełny jest miejsc, w których możecie kupić różne mystery boxy. Sprzedawcy często obiecują, że ich wartość jest podwójna albo potrójna, że w środku czeka pełno elektroniki albo oryginalnych gadżetów z waszego ulubionego uniwersum. Ale wiecie co? Ja osobiście tego nie kupuję. Bo wiele z takich tajemniczych pudełek jest pełnych zwrotów z Amazona, które często po prostu nie działają i są nic nie warte. Te z gadżetami z ulubionego uniwersum często są pełne kubków, przypinek i innych rzeczy, które są robione bez licencji. I są też często dramatycznej jakości. A czasami za skromne 100 zł zamiast mystery boxa możecie dostać mystery kopertę? A co do reszty, nie liczyłbym tutaj na wiele, bo celowo wybierałem najbardziej podejrzane aukcje. Więc czy będzie śmiesznie? Będzie śmiesznie. Czy przepuściłem prawie 1000 zł? Też prawdopodobnie tak, więc będzie mi miło, jeżeli docenicie taki odcinek, będziecie się na nim dobrze bawić i zostawicie tu jak najwięcej łapek w górę. Jeżeli chcecie takich odcinków ze scamboxami więcej, zostawcie też suba, jeżeli chcecie je widzieć i co? Mamy sporo pudełek do otworzenia, tak więc zaczynamy. Pierwsze pudło jest dość duże i ciężkie, ale to coś, na czym skamowani jesteśmy najczęściej. Zapłaciłem za nie 125 zł, a jest to Box Mix Amazon, tylko klasa A. W aukcji było napisane, że box zawiera od 10 produktów wzwyż, wysyłane są losowo i mogą być też wielosztuki. Zysk gwarantowany. Zysk dla sprzedawcy, bo sprzedawcy często kupują palety zwrotów z Amazona, jest pełno takich odcinków na YouTubie i potem przepakowują to do takich pudełek, więc czego się możemy spodziewać? Nie wiem, może się mylę, ale wydaje mi się, że samych elektrośmieci. Zobaczmy. Jak myślisz, Przemo, będzie coś dobrego? Ta, no, jak sobie kupisz. Jak sobie kupię nowe, nie? No zobaczmy, zobaczmy. Może wiesz, może to jest jakieś uprzedzenie, a może będzie nieźle, co tu jest? Ej, na starcie? Co, są wielosztuki. Ej, stary, ile tego jest? Czekaj, bo czegoś dostaliśmy tu naprawdę dużo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Czy to jest to samo? Czekaj, ciekawe. Ej, to będą ozdoby świąteczne? Jakąś gwiazdkę widzę przez opakowanie. Ho, 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 panie Przemku! Wiem, co to jest! Wiem, co to jest! Czekaj! No właśnie, Fairy Wings, ja myślałem, że to jest nazwa firmy, a to są serio? Fairy Wings, czyli skrzydełka. Przemo, ja będę wróżką. Ja od dziś jestem wróżem Norbertem. Ugh. Idealnie, to jest mój rozmiar. Patrz, Przemo, jakie mam... O! Teraz widać, jakie mam piękne skrzydełka, wasza wróżka, mystery boxuszka. To ja. Ja w tym zostaję do końca boxa. O, o, o! Przemo, ja mogę widzów oczarować. Pa, pa to, pa to. Huhu. To zróbmy tak, żeby w tym pudełku było coś, co faktycznie jest wartościowe. I przy okazji zobaczymy, czy ten gadżet działa. Mam tego więcej, jakby działał, to będzie na kolejne pudła. Dobra, hurtem wyciągnęło mi się coś takiego. To jest do jakiegoś tableta, Kejsik. Niestety po wyspie aparatów widzę, że nie do mojego raczej. No i okej, Kejsik jak Kejsik. Nie ma się na tym skupiać. Jest taki set, taki coś kosztuje z 2-3 dychy. O stary, jest jeszcze coś do chyba nie iPada, ale jest nowe, bo jest w opakowaniu i to też jest case na tablet. A, to jest taki case dla dzieciorów, stary. Taki wiesz, że tu ma uchwyt na rączkę i wtedy zostawiasz Brianka i Brianek zamiast się nim opiekować, to siedzi na tablet. Genialne, genialne. Jest jeszcze smyczka, żeby sobie mógł na szyi zapiąć. Super. Super gadżet dla dziecka. Dalej, kolejny case. Dobra, tego już mi się nawet nie chce otwierać, na jeszcze mniejszego tableta. Jejku, czy to są same case'y na tablety i skrzydełka wróżek? Uwaga, może będzie coś na mojego w końcu. Co to ma być? Stary, to wygląda jak mikrofalówka. Zysk gwarantowany. Zysk gwarantowany, ale dlaczego? Kto tak trzyma tablet? Co jest? Czekaj, tak możesz robić. O, a, bo to jest dla takich, wiesz, poważnych ludzi, co robią tak i na przykład robią ci jakieś obliczenia skomplikowane. No dobra, to chyba też przymierzę, przymierzę. O, ciężkie to było, ale zlazło. Teraz to się, o, demontuje tutaj, o, i teraz to tutaj, nie mieści się, ale to by było coś takiego i se możesz, nie potrzebuję, to chyba tylko na resell, wiecie widzowie, to na resell, dla kogoś, kto używa jakiegoś starego iPada. Lecimy dalej, dobra, kolejny case, case'ów już nie otwieramy, przepraszam bardzo, czego to jest flaga? To jest w ogóle, co to jest? Co to ma, aha, dobra, okej, okej, i mamy też jakiś zestaw, jakiś DIY? Pa to chłopie, koraliki. Jakbyś chciał zrobić łańcuszki takie z koraliki i sprzedawać, to będzie. Dam to bratanicy w prezencie, ma niedługo urodziny. Prezent z głowy. Kolejny case na tablet! Jeszcze jeden case na tablet! O,
i coś do grilla. To do grilla to się może przydać, są takie nożyce i takie szczypce, barbecue tools. A tu jakieś takie malutkie... A, to są te silikonowe zawieszki, co się telefon na nadgarstku mocuje, dobra. Czy będzie tu coś interesującego? Jest smartwatch, proszę bardzo. Jest Apple Watch. Apple Watcha dostaliśmy, kumasz? Ja wierzę w to, że oryginalny. A to jest na Apple Watcha, silikonowa opaska. Trzymaj, ty masz Apple Watcha, czekaj, odpakuję ci. No taka granatowa, pancerna, proszę Przemo, przydać się, na pewno ci się przyda. Dobra, mamy antenę do telewizora, od Philipsa. Super, a to? Jakiś pad? Co to będzie? Okej, jeju, to jest, to wyglądało jak pad, nie? A to jest peruka. Normalnie, proszę bardzo, masz takiego włochatego wariata, możesz sobie siedzieć czochrać, fajny, fajny. Ojeju, mamy też milion przezroczystych case'ów na jakieś telefony dziwne. I ostatnia rzecz, myszka. O, to będzie quality. Albo nie będzie quality. No, no fajny był. W sensie, jeśli chodzi o wartość, to jakby tak podliczyć rynkowo, to owszem zwraca się, ale jeżeli chodzi o przydatność, to te rzeczy są bezużyteczne. Etui do starych tabletów, same brzydkie, jakieś dziwne produkty. Dobra, nie, skrzydełka były fajne i zestaw do koralików był fajny. I to, bo to tak na działkę się... Ale to jest tyle. To jest tyle, jeśli chodzi o tego boksa. 125 zł za tonę bezużytecznych rzeczy. No chyba, że zbierasz iPady tak od pierwszej serii. Tak, to git, to git, to wtedy ta. Słuchajcie, na rozweselenie mam dla was mały off-top i wiem, że wam się spodoba, bo ostatnio na społeczności robiłem ankietę, w której pytałem was, czy podobają wam się wstawki z Beyblade'ów i szczerze zdziwiłem się, bo myślałem, że to będzie dużo gorzej, a większość osób napisała, że tak, że Beyblade'y super, a na dzisiejszą wstawkę mam kapitalny pomysł. W sumie nawet dwa pomysły. Po pierwsze, ja w swojej kolekcji mam arenę i 7 Beyblade'ów. I dzisiaj zagramy trochę inaczej niż ostatnio, patrzcie na to. Będzie totalnie randomowo. Każdy z tych Beyblade'ów, jak widzicie, w tym momencie rozłożyłem na części, teraz je ponumeruję, numerkami od 1 do 7 i będziemy losować wszystkie części po kolei i zagramy totalnie randomowymi Beyblade'ami. Dawaj, Przemo. Siódemka, czyli to. No, całkiem nieźle. Teraz Ratchet. Jedynka. Ej, wylosowałeś najlepszy Ratchet. Trójka. Nie, dobra, już myślałem, że to będzie ten. Ten jest najsilniejszy. Było blisko. Siódemka, czyli puste, jeszcze raz. Czwórka. Okej, ofensywny, płaski. Trzy. Raz, dwa, trzy. A, może być trochę wysoki. I Blade to będzie piątka, raz, dwa, trzy, cztery, ho, będzie ofensywnie. I teraz tak, zanim zagramy naszymi randomowymi bejami, to posłuchajcie tego, bo to jest trochę taka rzecz do was. Tak jak mówiłem wam w poprzednich odcinkach, Beyblade robi Hasbro, a w Polsce nie mają swojej oficjalnej dystrybucji, więc nie kupicie tego w sklepach i bardzo ciężko jest to zamówić w internecie. No i tak sobie pomyślałem, że gdyby ktoś tylko miał swój własny sklep internetowy i pieniążki, żeby w to zainwestować, mógłby sprowadzić trochę Beyblade'ów do Polski. Na przykład mógłbym zainwestować parę, a może paręnaście tysięcy i sprowadzić trochę takich zestawów startowych, w których macie arenę, dwa dyski i dwie wyrzutnie, więc idealnie, żeby w to wejść i sobie pograć. Tylko tak jak mówię, musiałbym w to zainwestować parę albo paręnaście tysięcy, więc odpowiedzialnym będzie mały zakład. Panie Przemku, jak ze mną wygrasz randomowym dyskiem, sprowadzam. Jak ja wygram, to nie sprowadzam. Gdzie moja wygrana w tym? Będziesz mógł ode mnie kupić? Dam ci zniżkę! Dam ci zniżkę! Masz 50% zniżki. Ja chcę 100. To jak ze mną wygrasz, do zera. Dobra. Dobra, deal, dawaj! Jak chcecie ręki na sklepie, to trzymajcie kciuki, żeby Przemo wygrał. Lecimy! Jeszcze jak profesjonaliści powinniśmy pokazać tak, że ja gram Killsharkiem, o, na takim ustawieniu, a ty grasz Wizard Arrowem na takim ustawieniu. No, i teraz możemy lecieć. Uwaga! Trzymajcie kciuki, widzowie. Za mnie, oczywiście. Za kogo chcecie. Teraz mi obojętne. 3, 2, 1... Wow! Ale podskoczył! Ty! Ale wbiłem go do bocznej kieszeni, więc dwa punkty dla mnie, bo boczna kieszeń jest na dwa. Jestem coraz bliżej wydania kilku albo kilkunastu tysięcy na Bey... Nie, coraz dalej. No, coraz dalej. Jak tak dalej pójdzie, to w Beyblady będziemy grali tylko ja i Przemo. Gotowy? 3, 2, 1. Oj, będzie na spiny chyba. Wow, znowu skoki. Ty chyba masz szybciej. No. Jest punkt dla Przema. 2, 1. 3, 2, 1. Oj, wyrównane. Oj, oj. Stary remis. 2 do 2. Za outspin jest jeden punkcik, przypominam. 3, 2, 1. Dalej! Dobra, 3-2. Ej, stary, to jest najbardziej wyrównany pojedynek, jaki mieliśmy. Jak mnie znowu zaoutspinujesz, to parę albo paręnaście tysięcy z mojego konta zostanie przeznaczone na Beyblade'y. Ja nie wiem, czy to się zwróci. 3-2-1. Ja nie wiem, czy chcę wygrać.
ale nie zmienia to nic, bo po raz kolejny wygrał Przemo. A to oznacza, że muszę teraz kupić tego trochę. Dajcie mi jakieś 2 tygodnie. Sprowadzę Beyblady do Polski. Nic nowego, że wygrałem. No właśnie! To nie wiem, po co ty w to grasz. Bo ja to kocham! Moje wewnętrzne dziecko mi każe. Moje nostalgiczne wspomnienia z lat 90. mi każą. Ale tak całkiem serio, zrobię pierwszy dropik i jeżeli szybko zejdzie, to zrobię kolejne. A jeżeli nie zejdzie, to dużo dzieci u mnie w rodzinie będzie bardzo szczęśliwych z nowych prezentów. No albo zrobimy odcinek Przegrałem z Przemem na 31 arenach. Możesz się przestać nade mną pastwić. Tym razem boks z kategorii Ulubione Uniwersum. Zapłaciłem za niego 145 zł. I jak widzicie, jest to blind box. O, i z tego co widzę, to on jest czeski. No to ciekawe. I ciekawa jest też strona, bo sama strona wygląda naprawdę dobrze. Tutaj mamy pięknie oprawione grafiki, różne popki, różne uniwersa. I tego jest tutaj strasznie dużo. I wybór jest, no powiem wam tak, spory. Ja wziąłem dokładnie tego z Charizardem, bo tak, to uniwersum to będą oczywiście Pokemonki. No i mamy napisane Charizard Mystery Bag. No i to miał być Mystery Bag, więc w środku może będzie torba, bo jak na razie jest Mystery Box. No i właśnie, podejrzane jest to, że tutaj nie ma nic więcej. Tu jest totalnie zero informacji o czymkolwiek. Więc to faktycznie jest zagadka, a jak wiemy w przypadku takich zagadek, to często jest tak, że zagadką jest dlaczego to kupiłem. Ej, jest jakaś torba, typa to. Faktycznie stary, jest torba z Charizardem. Ej, całkiem nieźle to wygląda, jak na zdjęciach. Ja myślę, że to będzie gigaskam, że jeżeli będzie torba, to taka wydrukowana jak na zwykłej drukarce i że będzie papierowa, to jest naprawdę, patrz, taka, jak nie wiem, jak jakaś siatka z Oshona, z Action, to jest, sama torba jest fajna. Sama torba jest naprawdę spoko, mamy napisane Bring the Heat, Charizard, no tylko ja nie wiem, czy tutaj jest na to licencja, ale okej. O stary, podejrzałem, nie jest źle. Pierwsza rzecz, chyba taka najmniej ciekawa, ale fajna, to jest ręczniczek. Ej, i na to jest licencja, to jest oryginalny Pokémon. Stary, sam taki ręcznik potrafi ze 100 kosztować. Zobaczmy, co na nim jest. To chyba jakiś taki plażowy będzie. Będę miał na siłkę, w końcu jestem dorosłym człowiekiem. Stary, pato, pato. Jest plażunia, jest pan Squirtle, a w wodzie mamy Pikachu, który pływa sobie w pokebolowym kółku. Tak chyba będzie to lepiej widać. Ręczniczek absolutnie wspaniały, z drugiej strony biały. Miałem być oskamowany, jak na razie nie czuję się oskamowany. Czeskie mystery boxy, to jest to, Przemo. Uwaga, kolejna rzecz do zestawu ze Squirtlem na ręczniku. Squirtle w formie maskotki, ej! I też oryginalny paczek słodko mruga oczkiem. Puszczę ci oczko, że widzisz, jaki Squirtle, fajny kozak. Według mnie Squirtle 10 na 10. I niestety to, co mogę zarzucić, to to, że przedmiotów jest mało, bo został nam ostatni. I najprawdopodobniej, patrząc na pudełko, będzie to jakiś kubek. I uwaga, uwaga, jest to kubek ze wszystkimi starterami z pierwszej generacji. Ja jestem totalnie first generem, w sensie mi się najbardziej podobają Pokémony pierwszogeneracyjne, więc jak dla mnie kubeczek też absolutny sztos. Więc mamy ładną torbę i 3 licencjonowane gadżety. Według mnie warte swojej ceny. Nie czuję się oskamowany. Panie Czechu, dziękuję. Okej, mamy kolejny boks z elektroniką i tego akurat zamówiliśmy na OLX-ie, tamtego drugiego na Allegro lokalnie, ale mam takie wrażenie, że to jest od tego samego sprzedawcy, że zaraz dostajemy dużo wróżkowych skrzydełek. Przemo, szykuj się, tym razem ty zakładasz jak coś. A, właśnie, za tego zapłaciłem 100 zł, czyli 25 zł mniej niż za tego Allegrowego. Chyba, że oni wszyscy tak pakują na jedno kopyto. Stary, jak będzie iPad? A, to biorę. A, taki cwany jesteś. To albo wszystko, albo nic. To wszystko. Wszystko, dobra, czyli wszystko z tego boksa jest Przema. Wiadomo, że nie będzie iPada. Ale może być za to patelnia z powłogą Xera. Przynajmniej tak jest napisane na kartonie. I uwaga, uwaga, otwieramy. Folia bąbelkowa jakby znajoma. O, stary, masz osłony na skrzydełka do drona. Dzięki, nie mam drona. Tak, a masz konewkę? Bo jakby ci żule ukradły końcówkę od konewki, to masz konewki końcówkę. Ja akurat konewkę mam. No to proszę, widzisz, to ci się przyda, ja ci odłożę na później. Wiem, że lubisz bidony, masz bidon. Masz też uszczelki do okien, zgaduję, że to są, tak poznaję, tak, są uszczelki do okien. Nowe skarpetki, to możesz dać Kamilowi Intravel w prezencie, on na takich wielbłądach jeździ, wiesz? Mamy jeszcze, co? To wygląda jakby ktoś spakował nam używane kable, stary, z własnej szuflady. Ej, to są używane kable. Co to ma być? To są stare, używane, brudne ładowarki. Co? To jest ohydne. Ja nie wiem, czy ja to powinienem, mogę to wyrzucić Przemu, bo to twoje, więc... A tak, no. Stary, to jest wstrętne, nie wiadomo gdzie, jeszcze stary słucha... Ciekawe, czy jest na nich wosk z ucha. A to Sony Ericsson. Sony Ericsson, ale spoiler, nie ma wosku z ucha jak coś. O, ale tu jest coś nowego. Co to jest? Jak ktoś w komentarzach wie, jakieś takie dla dzieci coś? Nie wiem. Jak wiecie, co to jest, napiszcie mi w komentarzach, bo ja nie mam pojęcia. Dobra, robi się grubiej, robi się grubiej. O, jest kolejna osłona do drona. Jest kosa, niestety nie na fajnym skinie, taka bardzo basic kosa. Tutaj, o, o!
O, no to będziesz miał na grzybki, panie Przemku, a to sezon jesienny. O, o, święty Graal, święta krew. Ja nie wiem, jak wierzysz w świętego Graala, to możesz sobie przeczytać. Tutaj? Ty, to jest jakaś koszulka. A, widzisz, odpłaciło mi. Ty masz lepszego boksa, ale M-ka w moim rozmiarze, haha. A nie, to są skarpetki? To są skarpetki, będziesz miał czarne skiety, takie na zimę, dobre, grube, widzisz? Porządne. O, i do zestawu masz termoworek, też na zimę w serduszka. Mamie dasz na przykład. No i elegancko. Ty, to nie jest taki zły boks, jak na szczęście jest, nie wiem, mam mieszane uczucia. To? O, deska! Widzisz? Do kuchni ci się przyda. Nie wiem, do czego to jest. To nie jest coś do farby? To jest chyba do odsanczania wałka, tak mi się wydaje. A tu masz... rurę do odkurzacza. Czemu ktoś wysłał rurę do odkurzacza? Czemu? Dlaczego? Nie, no to jest top 1 śmiesznych rzeczy, jakie dostali. Jak wy mówicie, że ja przesadnie reaguję, żałujcie, że teraz nie miałem kamery na Przema, on prawie z krzesła spadł. O, masz jeszcze to, oń! Stary, to jest używane, fuj! Ja muszę wam ustawić drugą kamerę na Przema, bo jego reakcje są lepsze niż moje dzisiaj, naprawdę, przysięgam. To wiesz co, ja się już boję tego bitonu. Czyli co, mówisz, że ci się, a boisz się, że używany? Ale podoba ci się boksik? Nie no, nożyk to bym sobie wziął. Wszystko sobie śmiać, to spakuję, stary, z powrotem. Ustawiam na ciebie kamerę. Ej, a czekaj, jest kolejny komponent do odkurzacza. Jest przewód, tylko musisz sobie wlutować. Co? Co do... Stary, to wygląda jak miks zwrot... O! Ty możesz zrobić odkurzacz multimedialny, wiesz? Bo jest klawiatura multimedialna z roku 1980, jedna z pierwszych na starą wtyczkę. Stary, tutaj są nawet, podejrzewam, że tutaj, gdzieś między tymi klawiszami, są kawałki cheetosów piłeczek, tych cebulkowych, na bank są gdzieś w środku. Możesz sobie wyłowić. Jezus, ohydne. Tutaj chyba resztki z klawiatury wypadły, to jest jakieś takie... Nie wiem, etu... A, bo to było na klawiaturę. Nie, nie na tą, nie na tą. W każdym razie. O, ale są jeszcze, o, krzyżyki, jakbyś remont robił czy coś. To jest do układania. Ty! Szelki na GoPro. No, się przyda w studio. Ty, a patrz to. Są jakieś stare narzędzia. Jest kluczyk, nie wiadomo do czego. To jest może jakaś zagadka, stary. Może on nas, wiesz, chce gdzieś zwabić, ja nie wiem. Chce jakąś kłódkę dostanie. Patrz. Stare kable od komputera, można z tego dużo Jezus, więcej kabli niezarobionych, co jest? Jeszcze więcej kabli, folia bąbelkowa, o, coś tu jest jeszcze. Jest case z rzeczami do paznokci, trochę niekompletne, jakby widać, że tego nie używał i mu zostało, nie? Jest, dlaczego? Przemo cierpi w środku, spójrzcie na niego. Co to jest? A stary, patrz to, ja się boję, co będzie w tym, tu jest napisane Cyprus. Nie wiem, kim był Cyprus, może Cyprus był właścicielem tych rzeczy? Ale na pewno Cyprus lubił Nivea, to jest jakieś, co to jest? Mydło? Mydło, ale nie wiem, czy to mydło nie ma 150, nie, no zwykłe mydło, możesz normalnie używać, spokojnie. Nie dziękuję. O, jest jeszcze coś takiego, czyjś stary case, no to myślę, że ktoś tego używał, stary, to wygląda jakby chodził z starym iPhone'em z 5 lat w tym case'ie. Ty, tu jest tajemnica, Przemo. O, stary. To jest płyta CD? Lepiej. No. To jest kolekcjonerska rzecz. O. Michał Pisarski na przykład, stary, za to by zapłacił pewnie z paręset złotych. Możesz mu sprzedać. Chociaż nie wiem, zostanie trochę do odnowienia, jak widzicie, ale ja wiem, że takie płytki się odnawia. A jest to Pro Evolution Soccer 5 na PlayStation 2 od Konami. No nie wiem, czy PS jest jakoś... Stary, to jest legenda. Legendarna gra, parę stówek warta, jak nic, zachowaj to, nie wyrzucaj, broń Boże, ani żadnej z tych rzeczy w ogóle nie wyrzucaj. Dwa małe śrubokręty, takie do miodu, na pewno czyste, nie jak było w tym kartonie. Nie masz się czym przejmować. A to? A, to jest na klamki takie, żeby jakby ci się... na prysznic. Jakby ci zaszło kamieniem, to sobie wymienisz w domu. No i żeby ten remoncik poszedł dobrze, jest jeszcze metrówka taka rozwalona. To nawet nie wygląda jak miks zwrotów. To wygląda jak miks zwrotów ze starymi gratami z szuflady. To jakby ktoś przeszedł po swoim mieszkaniu. I zrobił... Tak. I ja zrobię dokładnie to samo i ci to spakuję, nie? Także Przemo, całkiem nieźle trafiłeś. Powiem ci, stary, będziesz się dobrze bawił w domu. Drona sobie dokup do tych osłon. I rurę od odkurzacza wymienisz. Nożyk, nożyka ci nie chowam. Zostawię. O, jeszcze sitko było, widzisz, pominąłem, takie ważne. Tylko trochę używane, no co, 15 lat było używane, to co? To już nie działa? Dobra, przejdźmy do kolejnego Mystery Boxa. To był skam! Ale to był skam Przema. Chydne to jest. Nie przejmuj się, Przemo, klawiaturka jest dobra. Dobra, teraz to włączaj kamerę, bo to będzie beka życia. Jak nie spadnę z tego krzesła, to kupuję drugiego iPhone'a. Okej, okay, może ci się przydać drugi iPhone przy tym Mystery Boxie, wiesz? Tak. Wiesz dlaczego? Dlaczego? Bo mamy Mystery Boxa od Apple. Co ty gadasz? Z OLX-a. Za 95 zł. Ja nie wiem, czy mamy z tego screenshota, czy już aukcja spadła z rowerka, ale to jest Mystery Box Apple'owy i kosztował 95 zł. Co od Apple'a może być za 95 zł? Pewnie wiele.
wszystko, co zmieści się w tej kopercie, bo dostaliśmy kopertę zamiast pudełka za stówę. Stary, co może być do Apple'a w tej kopercie? Stawiaj. No nie wiem, nawet szmatka jest droższa. No szmatka jest ewidentnie droższa. Co takiego Apple'owego może tutaj być? No nie wiem, kable są droższe, szmatki są droższe, ładowarki są droższe. Ja stawiam, że max tutaj znajdziemy to opaskę na zegarek, tak sądząc po wielkości. O ty, opaski kosztują po 200-500 zł. Ile? No. No dobra, uwaga, uwaga, wyciągam naszą drogocenną zawartość. Co jest? To jest Watch, to jest... To miało być Apple'a. Przemu to nie jest Apple Watch, nie? Ty się znasz. Ale to jest Ultra, no ja nie mam Apple Watcha Ultra, to no, może to być Apple Watch Ultra. I to dwa, to nowszy. Ale tutaj nie ma logo Apple'a takiego żadnego, nie ma. No, ale jest Ultra 2. Czyli że oskamowany, tak? Znowu. Dostałem Apple Watcha z Chin, on pewnie kosztował 20 zł, nie? Przynajmniej ciesz się, że to nie jest odkurzacz. Wiesz co, ja się będę cieszył, jak widzowie napiszą: Norbi, nie kupuj nigdy więcej Mystery Boxów w komentarzach. Proszę, napiszcie mi, żebym nigdy więcej nie kupował Mystery Boxów w komentarzach. Za to, że utopiłem na to wszystko 1000 zł, nie wiem, pewnie tylko 300 miało tutaj wartość, zostawcie łapkę w górę. Strzelcie suba, żeby oglądać kolejne moje porażki w te... Nie, nie, już nie będzie Mystery Boxów. Takich odcinków nie będzie już nigdy. Mystery... Beyblade będą za 2 tygodnie, więc strzelcie suba, zapraszam na poprzednie, idę stąd, cześć, elo. A ja wolę Mystery Boxy. Nie. Śmiesznie je. Nie! Kup więcej. Nie!